Solice. Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, jest gościem naszego programu. Witam panie przewodniczący, dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam radio słuchacze. Panie przewodniczący, prezydium zarządu regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności zwróciło się do premiera Morawieckiego z takim wnioskiem o rozpoczęcie pilnych rozmów w związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą w województwie śląskim. Coś takiego wydarzyło, że państwo taki list wystosowaliście? Panie redaktorze, no vox populi, vox dei, jak ktoś to ostatnio kiedyś powiedział, to stanowisko no, jest... samo stwierdzenie jest słuszne. To stanowisko generalnie rzecz biorąc wzięło się stąd, że mamy bardzo dużo niepokojących sygnałów z poszczególnych dziedzin gospodarki funkcjonującej na Śląsku, od motoryzacji począwszy, poprzez zakłady zbrojeniowe i na realizacji pewnych inwestycji niezwykle ważnego, istotnego dla Śląska i dla nas dokumentu, który się nazywa Program dla Śląska. To, i który liczy sobie już jakiś czas. Który no, mija jak półrocze od jego istnienia. Tak, mamy przyzwoitą realizację w dziedzinie infrastruktury, trochę się dzieje w dziedzinie rewitalizacji. Ale w zasadzie niewiele się dzieje w dziedzinie inwestycji kluczowych, jeśli chodzi o program, a inwestycje kluczowe są związane z nowoczesnymi technologiami i z inwestycjami w dziedzinie energetyki. Tutaj no, wszystko na to wskazuje, że większość tych inwestycji w ogóle na dzisiaj się nie rozpoczęła. A tak przekładając na język bardzo prosty, to o co chodzi w tych inwestycjach? Przekładając na język bardzo prosty w kontekście tego stanowiska, to ja bym jednak chciał omówić trochę sytuację, korzystając z okazji, że możemy o tym radiosłuchaczy poinformować, że najbardziej boimy się o nasze fabryki motoryzacyjne, czyli zarówno Fiata, jak i Opla, bo no w zasadzie mamy końcówkę czerwca. Wiele wskazywało na to, jeśli chodzi o Opla, że jeszcze w czerwcu właściciele francuscy ogłoszą produkcję nowego modelu w tej fabryce. Niestety to się nie stało. To już jest potwierdzona informacja, czy tylko pan słyszał? Znaczy, na razie to się nie stało i temat się bardzo mocno przeciąga i boimy się po prostu tego, że Opel zostanie na Astrze. Jak zostanie na Astrze, no to będzie to tak zwana produkcja niszowa. Zresztą tam już w tej chwili zlikwidowało się trzecią zmianę. Dużą część pracowników przenosi się na delegowanie do innych części Europy tego koncernu. Jest duża obawa, że fabryka będzie się regularnie zwijać, a nie rozwijać. Co do Fiata, to już wiemy, że włoski właściciel nie ogłosił i w zasadzie ogłosił, że nie będzie produkcji nowego modelu, że coś tam być może będzie w przyszłym roku. Tam z kolei jest tak, że zaczyna się tak zwane PDO, a zatrudnia się Ukraińców, żeby koszta były jeszcze niższe. Tam chyba produkcję Pandy też chcą wynieść z tego, co słyszałem z Polski. Też nie widać perspektyw. Mhm. Tak? Oczywiście to jest niezwykle trudny temat, bo to i właściciel prywatny, i kapitał zagraniczny. Tak. Może ktoś zapytać, a co w związku z tym może zrobić rząd? No, myślę, że rząd też powinien rozpocząć na szczeblu międzynarodowym rozmowy z tym kapitałem i być może włączyć te fabryki w nasz polski program tak zwanej elektromobilności, bo będzie tak, że program mamy fajny znowu na papierze, ale wszystkie te fabryki, które by mogły rzeczywiście ten program wcierać w życie, no najzwyczajniej w świecie, to znaczy nie będą do niego program przygotowane. Elektromobilności, panie przewodniczący? To jest prywatna firma. No, to... no tak, ale wie pan, no, to jest prywatna firma, ale jeżeli prywatna firma, prywatny właściciel usłyszy od ludzi, którzy tworzą pewnego rodzaju system, a niewątpliwie rząd może stworzyć pewnego rodzaju system, że my wam na przykład coś damy, mówiąc kolokwialnie, jeżeli wy będziecie tutaj wykonawcą naszego programu elektromobilności, naszego elektrycznego samochodu. Taki drobny handel. No to ten, ale tak się to odbywa, tak? Tak się to odbywa. No jak Opel przechodził w ręce francuskie, no to rząd niemiecki nie przespał momentu negocjacyjnego, tylko rozmawiał i na szczeblu rządowym, i na szczeblu biznesu i pewne rzeczy udało się tam wynegocjować. W Polsce niestety to przespano. 26 czerwca wystosowaliście państwo to pismo do premiera. Mamy koniec miesiąca i co? No wie pan, my w tym piśmie też niestety sygnalizujemy, że tak to jakoś jest, że obojętnie kto nie jest premierem, czy to wcześniej był Tusk, czy potem była Kopacz, czy potem była pani premier Szydło, a teraz jest pan premier Morawiecki. Rzadko kiedy możemy doczekać się na odpowiedź. Nie dalej jak 2 miesiące temu wysłaliśmy pismo w sprawie niezwykle istotnej, czyli przedsiębiorstw energochłonnych, pakietu klimatycznego, w którym najzwyczajniej w świecie chcieliśmy się spotkać z rządem i wskazać pewne możliwości regulacyjne wewnętrzne, które pomogłyby przedsiębiorstwom energochłonnym, czyli mówiąc w skrócie naszym hutem, naszym stalowniom funkcjonującym na Śląsku. No i też mamy echo. No. My chcemy być partnerem dla tego rządu i niewątpliwie nim jesteśmy, ale czujemy trochę tak, że tak jakby ktoś zaczął się z nami bawić w życiu babkę. W tym piśmie, o którym mówimy, piszecie, że obawiacie się wyprowadzenia tych branż poza granicę Polski. Na jakiej podstawie? No tak, panie redaktorze, to jest związane z szeroko pojętym pakietem klimatycznym. Wszyscy doskonale już wiedzą o tym, że rosną ceny tak zwanego CO2, czyli ceny emisji. Tak.
Jeżeli tak się stanie, że dojdą one do przewidzianego ręcznego sterowanego poziomu na poziomie 30 euro, no to koszty energii związane z funkcjonowaniem polskich hut, znaczy hut funkcjonujących w Polsce i stalowni funkcjonujących w Polsce, będą nie tylko najdroższe w Europie, bo one dzisiaj są najdroższe w Europie, ale za chwilę będą najdroższe na świecie, a to też niestety jest w większości kapitał prywatny. Czyli na przykład Mittal powie, nie opłaca mi się w Polsce, nie będę już przeprowadzał dalszych inwestycji, dalszych remontów, przeniosę się na Ukrainę, albo przeniosę się na Białoruś, mówiąc szczerze. Kapitał jest drapieżny, kapitał szuka kosztów, tak, a tutaj no, kosztów ludzkich już się w nieskończoność w naszym kraju nie da szukać, bo mamy na szczęście taką sytuację, że stał się u nas rynek pracy stał się rynkiem pracownika, dlatego tych kosztów szuka się gdzie indziej i chce się też, przedsiębiorstwa energochłonne chcą równych warunków konkurencji, bo akurat czy w Niemczech, czy w Luksemburgu, czy w Belgii dla hut i stalowni stworzono taki specjalny na przykład system rekompensat. W związku z drogą energią stworzono ulgi w przesyle, ulgi w To pytanie stoi na przeszkodzie, szczególnie do Ministerstwa Energii. No my już od 4 lat negocjujemy ten element. Pojawiały się różnego typu światełka w tunelu, ale tak jak szybko one rozbłysły, tak szybko zgasły. No. To jeszcze z tego pisma piszecie państwo w ten sposób, że możliwości i kompetencje Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach wyczerpują się, że to przekracza wszystko wasze możliwości, mówię o Radzie. No to może trzeba zlikwidować tą Radę, to po co ona jest potrzebna? Nie. Rada funkcjonuje bardzo dobrze. No skoro niewiele może. Rada funkcjonuje bardzo dobrze, panie redaktorze, ale Rada ma też pewne swoje możliwości, a te wszystkie tematy poruszane w stanowisku naszym kierowanym do premiera, no to są już tematy na takie bezpośrednie negocjacje pomiędzy stroną społeczną a rządem, no bo Rada akurat kilkakrotnie już też podejmowała uchwały dotyczące chociażby przemysłu energochłonnego. Nawet Rada Dialogu Społecznego Krajowa podjęła słynną uchwałę numer 4 dotyczącą przemysłu energochłonnego. No i cóż, i mimo zdecydowanie lepiej prowadzonego dialogu społecznego z tą ekipą rządzącą, na razie niestety na tym się skończyło, a my tam wyraźnie podkreślamy, że czas niebezpiecznie ucieka, w zasadzie go już nie ma. Ale to jest może kwestia ministra energii bardziej, panie przewodniczący, niż pana premiera. To jest dobre pytanie, panie redaktorze. Bo tu się w zasadzie o to jedno ministerstwo większej rzeczy rozbije, o których mówimy. No tak, no niestety nie rozumiemy w ostatnim czasie postępowania, szczególnie ministra energii, szczególnie pana Krzysztofa Tchórzewskiego, którego bardzo cenię, z którym bardzo dobrze mi się współpracował za pierwszego PiS-u, natomiast teraz ta współpraca, mówiąc delikatnie, kuleje, ale no, nie mamy już innej deski ratunku. Przypomnę, wtedy ministrem był pan Poncyliusz, o ile pamiętam, a pan Tchórzewski... No trochę to tak zaczyna przypominać te czasy Poncyliusza, no, zamienił strojek się kierkę na kijek. Tego się nie spodziewałem, że będziemy mieli taką sytuację w relacjach z ministerstwem. No dobrze, ale jak pan rozmawia z ministrem energii, mówi pan, to jest do załatwienia, dzieje się coś, czy taka bierność jakby ciągle? Panie redaktorze, wiele było tematów, między innymi na tym WRDS-ie, o którym pan wspomniał, w którym Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, w którym uczestniczył minister energii i też się tylko skończyło na mówieniu. Nie ma roboty z tamtej strony, nie ma konkretnych efektów. No, ja już nie chcę wnikać w różne inne sprawy, ale też bardzo niepokoją nas działania no, niektórych zarządów, szczególnie spółek energetycznych i w stosunku co do ludzi, i w stosunku co do nas jako do Solidarności. Idzie w kierunku przesilenia, także to jest niebezpieczne. Czy flagi trzeba prać na powakacjach? Na razie czekamy, wakacje, jesteśmy gotowi, możemy nie brać urlopów na to, żeby zacząć konstruktywnie rozmawiać. Mówicie państwo, piszecie o podjęciu odpowiednich działań statutowych, to znaczy? Pod pojęciem to jest ciąg dalszy tego, o czym przed chwilą mówiliśmy? Pod pojęciem odpowiednie działania statutowe mieści się wszystko. Od prania flag począwszy na takiej nachalnej panie przewodniczący, propagandzie kończy bo musimy za chwilę kończyć naszą rozmowę. O co rzecz się rozbija tak naprawdę? O pieniądze, o poglądy, o niechęć, o brak zaangażowania? Tak naprawdę, co jest grane? Tak naprawdę to my nie rozumiemy, co jest grane, bo tak jak wszyscy doskonale wiedzą, no, co tu dużo ukrywa, Solidarność jest partnerem dla obecnego rządu Prawa i Sprawiedliwości, natomiast to nie tylko w naszym województwie, ale coraz częściej dzieją się rzeczy, które świadczą o tym, że jesteśmy traktowani na takiej trochę zasadzie, że Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść. To niektórzy też mówią, że Murzynowi coś dano, czyli emerytury, powiedzmy płaca minimalna, umowy śmieciowe, wolne niedziele. No i teraz coraz częściej słyszy się już takie głosy, dostaliście, coście chcieli. No i dziękuję, ale wie pan, do widzenia. To jest kwestia dopieszczenia Murzyna, skoro używamy takiej nomenklatury w naszej rozmowie?
No tak. Nie chciałbym tego absolutnie tak oceniać. No są pewne elementy, no, panie redaktorze, no tutaj nie Śląsku, obojętnie kto nie rządził, no to wszyscy chyba doskonale wiedzą o tym, że Solidarność zawsze twardo upominała się o sprawy Śląska, o sprawy ludzi mieszkających na Śląsku, od górnictwa począwszy, na służbie zdrowia kończywszy i też można tak powiedzieć, trochę nieskromnie, że w zdecydowanej większości zawsze w tym, cośmy sygnalizowali, mieliśmy rację. Ile będziecie czekać na odpowiedź? Skutek był tych naszych działań zazwyczaj pozytywny, tylko jeżeli ktoś z nami grał w ciuciu babkę, no to wtedy kończyło się na protestach. Tak? Ile będziecie czekać na odpowiedź? W 2014-2015 roku. Ostatnie pytanie? Ja myślę, że taki miesiąc to jest taka norma. Dominik Kolosz, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.